Marcina bardzo dobrze lubię i zawsze z nim gadam, jak go widzę. Tutaj nie będę gadał przy tej Polsce, że Marcin jest taki, taki i mu ręki nie podaje. Mu podaje rękę, jest normalnym gościem. Nie ma się, wiesz, papierów, że nigdy w życiu żadnych nie widziałem, że z papierem, chyba że ktoś by mi wysłał, to inna bajka. Ja nie jestem typu człowiekiem, że gość oskarżać albo coś mówi na kogoś temat, jeżeli nie jestem przekonany 100%, tak? Na przykład jestem przekonany 100%, że Marcin Najmat jest konfidentem. Że on będzie cisnął, będę z tym rurą, gdzie go będę widział. Zwykła pała, konfident, na niego jest papier. Sylwetki polskich gangsterów, syn Najmana. Ja się kieruję cały czas swoimi zasadami i będziecie kurwa robić to, co ja kurwa powiem. Denisa nie trzeba już przedstawiać, bo wszyscy go znamy. Nie chce go już znać tylko własny ojciec. Synek! Co ty żeś kurwa napierdolił znowu na tego ojca? U tego szalonego reportera. Jaki ojciec był rudy? Co ty pierdolisz? Przecież to jest fizycznie niemożliwe. Spójrz na moją brodę, spójrz kurwa na moje włosy, na moją karnację. To jest fizycznie niemożliwe, żeby ktoś taki był kurwa rudy. Nie gadaj tak, sprostuj to, powiedz, że coś ci się pojebało, bo ludzie kurwa naprawdę pomyślą, że miałeś innego ojca kurwa i cię podrzucili. Także sprostuj to, synek, bo będą cię dokuczać. Na razie, hej. Po wygranej z Analem przegrał wszystkie swoje walki, dzięki czemu zyskał nowego sponsora. Ale na ulicy dalej ma rekord 60-0 i co mu zrobisz? Chcecie to na smutni, jak pizda kraj, a ty cyganie, dalej mi tu graj! Ludzie hejtują Denisa za to, jaki jest. Ale to nie jest jego wina, że urodził się z syndromem prawilności. Nie wiem, dla mnie nie. Ja się nie witam z policją. Czy umundurowany, czy nie, jest policjant. Nie ma kajdany. Nie chcę naprawdę już tu przebywać. Proszę, panie prokuratorze, żeby pan zmienił mi ten areszt na coś innego lub go uchylił. Mogę 2 razy dziennie stawiać się na komisariacie policji. Poprosiliśmy o opinię specjalisty na temat zaburzeń Denisa, dlaczego taki jest i na czym tak naprawdę polegają jego zasady. Denis Załęcki jest ofiarą ojca, który postanowił swoje niespełnione sportowe ambicje przełożyć na syna, dlatego od dziecka kazał mu trenować sztuki walki oraz wpajał mu do głowy sztywne zasady. Denis tak naprawdę jest wrażliwym homoseksualnym chłopcem, ale niestety wie, że ojciec Dawid nigdy by go nie zaakceptował. I dlatego, żeby to ukryć, chłopak uciekł w sterydy oraz przemoc, aby nikt nie podejrzewał go o bycie gejem. Wiadomo, to nie jest wstyd. Akurat w kwestii preferencji seksualnej Artura Szpilki to Denis miał rację. Udało nam się również odnaleźć kolejnego świadka z czasów kadry. Nie świadek nam. Ja patrzę. I to nie jeden. A on uciumuje. A ja z tą lachą jestem z tym wszystkim. Co? Oprócz jego orientacji w środowisku chodzi też pogłoska, że największa afera w związku z Denisem to jeszcze przed nami, bo... Ludzie doszukują się powiązania między czasem, kiedy Denis był tymczasowo aresztowany, a odsiadką Christiana K., pseudonim Tyson. To niby dlatego zgrywa cały czas prawilniaka Gita, bo żyje w ciągłym strachu, aż zakończy się sprawa i wyjdzie białko. Denis jest również jawnym wabikiem CBS-ów. Niby udaje Edilera, ale jak już ktoś złoży zamówienie, to od razu ma wjazd na chatę. Imię, nazwisko, ksywka. Aktualnie Denis przygotowuje się do swojej najważniejszej walki z Denisem Labrygą. Na tą walkę czeka całe środowisko LGBT. Niech wygra lepszy Denis, bo tak jak to mówią, Denis Denisowi w Denisie.